Cześć kochani, witam Was na kanale Eko Kreatywna. Tak, jest zmiana nazwy, jest skrócenie nazwy, bo stwierdziłam, że jednak po długim namyśle nie jestem do końca zadowolona. Ta nazwa poprzednia była fajna, ale za długa, zdecydowanie za długa. Oczywiście proszę Was, dajcie znać, czy ta zmiana na Eko Kreatywna jest ok dla Was. Mi się wydaje, że jest w porządku, dużo się nie zmieniło, a jednak jest krócej. Łatwiej zapamiętać. Także kochani, dzisiaj zapraszam Was na zwiedzanie nowych lumpeksów ze mną. Będą to lumpeksy w Janowie oraz w Stalowej Woli. Janów Lubelski, piękne okolice, Lasy Janowskie. Tym razem właśnie byłam tam w dwóch lumpeksach. Jak również w Stalowej Woli też w dwóch lumpeksach. I to są sklepy, których nigdy wcześniej jeszcze nie odwiedzałam, więc zapraszam Was na nowe wrażenia. Będzie reportaż teraz już, jak się przełączymy. A później zobaczycie, co kupiłam. Nie kupiłam dużo rzeczy, ale oczywiście, że kupiłam rzeczy bardzo jakościowe. Także bardzo się już cieszę, że mogę Wam je pokazać i przechodzimy dalej. I wybaczcie te psy. A no i oczywiście bardzo Was proszę, wesprzyjcie mój kanał, to znaczy zasubskrybujcie. Dla tych, co jeszcze nie wiedzą, subskrypcja kanału jest darmowa. Można oczywiście sobie wykupić YouTube Premium, ale jeżeli nie, to jest darmowa. Nie musicie się bać, że przyciśniecie i się na coś zobowiążecie. W każdej chwili można odwołać subskrypcję, a będzie to dla mnie ogromna pomoc. No i oczywiście polubcie filmik, jeśli Wam się spodoba. Cześć kochani. Jesteśmy w Stalowej Woli. Korzystam z okazji, że mamy dzisiaj gorszą pogodę, więc postanowiliśmy pójść do lumpeksu i nagrać dla Was filmik. Zabieramy Was do lumpeksu. Zobaczymy, co tu będzie. Tu widzę outlet odzieżowy, ale to nie jest lumpeks, tylko właśnie outlet z nowymi rzeczami, więc to nas nie bardzo interesuje. Zaraz zobaczycie sklep, do którego idziemy. Słuchajcie, ten sklep znajduje się na ulicy Okulickiego. To jest ta ulica, tu jest taka hala targowa z połem po drugiej stronie. Takie centrum w sumie, centrum Stalowej Woli. Wybieramy się do kina na Oppenheimera. Ale zanim to nastąpi, to wykorzystujemy właśnie tą taką średniawą pogodę, żeby pójść coś jeszcze zobaczyć. Powiem Wam, że według mnie Stalowa Wola niestety absolutnie nie powala swoją architekturą. No, widzę profit. Chyba będą dwa lumpeksy. Sklep, jak widzicie, jest duży i bardzo schludny. To trzeba przyznać, że jest dużym plusem tych sklepów Viva Profit, że jest tam naprawdę schludnie, wszystko jest profesjonalne, nie są zepsute koszyki, wszystko jest naprawdę, naprawdę bardzo ładnie zrobione. No, natomiast jak chodzi o asortyment, to chyba wszędzie jest podobnie. Cenowo nie ma jakiegoś strasznego szału, w sensie nie jest bardzo, bardzo drogo. Nie jest też jakoś bardzo tanio, więc myślę, że ceny są takie średnie do zaakceptowania. Są fajne buty, można znaleźć naprawdę fajne buty, dobrych materiałów, dobrych marek. No, dosyć wysokich cenach jak na buty, aczkolwiek no jak na lumpeks oczywiście, bo ja nie mówię tu o vintage shopach, prawda? No i powiem Wam, że przerzuciłam bardzo, bardzo dużo rzeczy. Gdyby to... było, słuchajcie, na niższa trochę cena tego dnia, to pewnie więcej bym znalazła, ale teraz szukałam takich naprawdę już takich wybitnych perełek. Coś, co mnie przyciągnie, coś, co mnie zachwyci, także coś tam znalazłam. Tutaj widzicie bluzki, bardzo dużo oczywiście jest tam rzeczy, niesamowita ilość tego jest, także naprawdę jest co oglądać, dużo torebek, aczkolwiek nie znalazłam ani jednej skórzanej torebki, więc same takie raczej zwykłe sieciówkowe, sztuczne, tu akurat nie było jakiegoś specjalnego szału. Natomiast jak widzieliście, wszystko jest ładnie ułożone, powieszone na wieszakach, więc naprawdę nie można narzekać na warunki w sklepie, przemierzalnie również są. Jest też dział dziecięcy, jak tutaj widzicie. Też całkiem fajnie to jest urządzone, także naprawdę jest przejrzyście w sklepie. Na dział męski nie zaglądałam nawet, bo jest tego takie mnóstwo, a wiecie, ja się też nie specjalizuję bardzo w ciuchach męskich, chyba że dla Wiktora, ale on nie miał jakoś specjalnie ochoty na oglądanie tego dnia, poszedł na kawę. No i w sumie, słuchajcie, naprawdę
dużo jeansów, ale też jeansów nie oglądałam, to tak pobieżnie tylko patrzyłam, co tam jest. Bardziej interesowały mnie sukienki, spódnice, jakieś swetry ewentualnie, ale swetrów nie było, bo chyba jeszcze to nie jest sezon na swetry. No i tutaj jestem już w przymierzalni. Widzicie przepiękną spódnicę z Benettona, z bawełny, długą. Wiecie co, niestety nie wzięłam tej spódnicy, była droga. Naprawdę była droga. Była bardzo ładna, ale też trochę tak poszerzała, więc nie zdecydowałam się. Tu spódnica przepiękna, też bawełniana, którą zobaczycie za chwileczkę w przymiarkach. I spódnica z H&M-u z Liocelu. Taką mamy sukienkę w sklepie. Identyczny materiał, dokładnie ten materiał. A tutaj jeszcze spódnico, spodnie, które też za chwilkę zobaczycie, wymierzymy. Bardzo fajne. Wygląda jak spódnica. Pokazuję Wam tu jeszcze sukienkę, która bardzo mi się podobała. To była sukienka vintage, chyba z lat 70. Ale tak malutki rozmiarek, że nawet na Anię by nie było. No i moi drodzy, wyszłam z jednego sklepu. Viva. No, on jest wszędzie taki sam ten sklep, w miarę. No ale w każdym razie spoko rzeczy. Dużo sztucznego oczywiście, ale to jak wszędzie. Więc to nie dziwi. Ale zobaczycie, co kupiłam potem. Było nie wszystko, co mierzyłam. No i ceny są takie średnie. We środę będzie po 10 zł wszystko. No widzicie, tam jest kolejny sklep. To jest dosłownie Vive Profit było tu. A tam jest tania odzież jeszcze. No i zobaczymy, co to dzisiaj jest. Gadżety dzisiaj. Jutro pościel. W środę wszystko 50%. W czwartek wszystko 3 zł. W piątek nowy towar. No czyli dzisiaj jest taki w miarę nowy towar. Zobaczymy. Zobaczymy, co tam jest. Może coś fajnego się uda opalować. Taki sklepiczek fajny. Strasznie duże reklamy. No ale to tak zwykle jest. Tutaj jest jakaś reprezentatywna próbka towaru, tak? Tak to wygląda. Jakieś vintage marynarki. Buty. No i kochani, wyszliśmy z tych tanich tutaj odzieży. Idziemy teraz do auta. Kupiłam sandały plastikowe od Vivienne Westwood Anglomania. Będzie chyba do kompletu do tej spódnicy. Może ktoś z Was chce zestaw od Vivienne Westwood. Klapki pokażę Wam zaraz w stylówkach. W kolejnej części programu i będą one w rozmiarze 38. Cześć! Witajcie kolejnego dnia. Dzisiaj będę odwiedzać nowe lumpeksy w Janowie Lubelskim. Ciekawe, czy ktoś z Was jest stąd. Jestem bardzo ciekawa. Dajcie znać, czy ktoś jest z tych okolic Janowa. W Stalowej Woli były tylko dwa, które chciałam odwiedzić, a tutaj, no, zobaczymy. Są aż cztery tam, ale na pewno nie pójdę do czterech, bo wiecie co, to są wakacje jednak, to nie jest kierat roboty, ale jest to też fajna przygoda zobaczyć nowe lumpeksy, więc myślę, że zobaczę dwa lub trzy tak na szybko, no i zdam Wam relację. No i zobaczymy, czy coś się uda tam kupić. Trzymajcie kciuki. Zamojskiego, słuchajcie, to jest ulica Zamojskiego i jesteśmy, to chyba jest następstwo, wydaje mi się, słuchajcie. No nieźle, oczywiście nie trafiłam do dobrych drzwi, bo to bardzo dziwne wejście, trzeba wejść bokiem tu jakoś, tak. Jest tania odzież retro. Dzisiaj jest wtorek, 25%. No dobra. Okej. Widzicie, tutaj całkiem fajny, dosyć spory sklepik. Nawet był bardzo różnoraki asortyment i vintage, i no i też oczywiście, że sieciówki, niektóre rzeczy z metkami, przeróżne rzeczy tam były. No i nawet coś znalazłam, za chwilę zobaczycie, ale sklep porządny, z przymierzalniami, to jest duży plus, tym bardziej, że to nie jest jakieś duże miasto, więc
Więc tym bardziej uważam, że na plus to trzeba im policzyć, że jednak ten szacunek do klienta jest, że przymierzalnie są super, super. Moi drodzy, kupiłam trzy rzeczy w tej oto siatce. Dwie rzeczy vintage i jedną rzecz z jedwabiem, więc tutaj idziemy dalej. Jestem na rynku w Janowie. No i teraz zobaczcie, jest pełna szafa. Outlet i odzież używana. Mam nadzieję, że więcej jest odzieży używanej niż outletu, bo niestety moje doświadczenia przeczą temu. No niestety, to była porażka. Jak lubicie rzeczy z sieciówek, to możecie tam iść. Trochę są tańsze niż w sieciówkach. Ale nic, no zupełnie nic nie znalazłam. Jedną sukienkę od Hilfigera, ale była poplamiona na dole. A ja wiecie, kupuję tylko rzeczy, które są w stanie idealnym, albo takie, które wiem, że na przykład jest rozpruty szew czy coś, że mogę to zszyć i będzie jak no. Zbieramy się teraz nad jezioro, bo jest bardzo gorąco i nie chce się już chodzić po sklepach. No, znaleźliśmy trzy sklepy, z czego jeden był zamknięty, więc niestety. Zobaczycie zaraz, co kupiłam. Nie ma dużo tych rzeczy, ale zrobimy za to jakieś fajne stylówy. Cześć! No i na końcu, dla relaksu, piękny Janów, jezioro, wyspa, plaża. Aż po prostu czuć ten wakacyjny klimat, pachną sosny, przepięknie. A teraz dla Was ASMR. Patrzcie, jak tu jest pięknie. Patrzcie, jaka zielona woda. Zapach szyszek sosnowych. Ja tak. Wyglądały te dwie wyprawy do lumpeksów. Jak widzicie, właśnie nie nastawiałam się na ilość rzeczy, to jednak są wakacje i nie zamierzałam zaopatrywać sklepu na tym wyjeździe. Bardziej chciałam po prostu zobaczyć, jak wyglądają te sklepy, jakie są tam ceny, jaki jest tam asortyment. No i oczywiście kilka rzeczy udało mi się kupić. Zacznę od początku, czyli od Stalowej Woli, od sklepu Vive Profit. Kupiłam tam dwie rzeczy. Kupiłam tam dwie rzeczy, słuchajcie. Mianowicie, pierwsza rzecz to jest taka spódnica-spodnie. Spódnica i spodnie w jednym, marki Hirsch. Jest to rzecz vintage i jest ona w połowie zrobiona z bawełny. Druga połowa jest sztuczna, ale jednak jest to rzecz vintage, bardzo fajnej jakości, bardzo fajny materiał. Zobaczcie, tak to wygląda. Tył ma zameczek i guzik, z przodu są kieszenie, więc świetnie. I są to takie marszczone, rozkloszowane spodnie, właśnie, które wyglądają, jak je założymy, jak spódnica, jednak mają tą zaletę, że nie trzeba się przejmować, że nam coś podwieje i tak dalej. Po prostu są bardziej bezproblemowe niż spódnica, tak naprawdę. I bardzo fajnie, zobaczcie tutaj, że nie kłamie, to jest marka Hirsch. Taka stara metka vintage i są, słuchajcie, one zupełnie jak nowe, w sensie naprawdę
mimo że jest to rzecz vintage, tutaj nie ma nic, absolutnie żadnej wady. Są po prostu nóweczki, bardzo fajny krój mają, fajną długość, trochę tak jak taka spódnica właśnie szeroka. No i zmierzę Wam oczywiście tutaj do takiej stylówki pasującej do tego stylu. Naprawdę, naprawdę super rzecz. I zobaczcie, jak to wygląda. Ona jest mniej więcej w moim rozmiarze, ta rzecz. Idziemy dalej. Druga rzecz, a powiem Wam, że było trochę tam rzeczy, które bym kupiła, jednak ceny były dość wysokie. Przykładowo, spódnica 25 zł. Tu akurat metki nie oderwałam jeszcze od tej spódnicy. Spódnica kosztowała tyle. Nie jest to może jakaś bardzo, bardzo wysoka cena, ale wiecie, dla osoby, która chce się zaopatrywać w towar, to też nie jest jakoś bardzo tanio. Przepiękna spódnica z bawełny i zobaczcie, ona jest takiej trochę miętej bawełny w różnych kolorach z falbanami i ma taką świetną metkę tu z tyłu. I w ogóle tutaj ma gumkę, więc ona ma, to jest taka bardziej M-ka i ona ma tu pewną tolerancję w tej gumce, czyli będzie się bardzo wygodna, naprawdę będzie na pewno bardzo wygodna. W ogóle nie jest przezroczysta, bo jednak są te falbany. No i bardzo ciekawe ma te wzory, zobaczcie, jest w takim trochę rustykalnym stylu artystycznym. Świetna jest. Piękna i ma tutaj taką kieszonkę na dole, jeszcze jest po prostu przepiękna. Zobaczcie tą stylówę w tym. Mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba ta spódnica. Jest świetna po prostu, rewelacyjna. No. W sklepie, który był obok, takim mniejszym, którego dużo nie sfilmowałam, bo też nie było tam za bardzo co filmować, ale coś tam sfilmowałam dla Was. Kupiłam takie oto buty, które już udało mi się kupić drugi raz. Vivienne Westwood Anglomania. Oczywiście ja nie wiem, czy to są oryginały, natomiast nie były one drogie. Ja bardzo lubię te buty, one są świetne, można w nich też po wodzie, w sensie do wody wchodzić. I stopy w nich wyglądają super. Zobaczycie zbliżenia tutaj tej stylówki, w której jestem. Celowo ją włożyłam znowu, tą spódnicę od Vivienne Westwood, żeby Wam się pokazać. Może ktoś z Was się skusi. Prawdziwa, oryginalna spódnica. Jest przepiękna, ale być może ją sobie zostawię, jeśli nikt się nie skusi, bo też mi się niesamowicie podoba. No i uważam, że te buty, również Anglomania Vivienne Westwood, rzeczywiście są idealne do tej spódnicy, po prostu jak komplet. Buty są tak o rozmiar za duże na mnie, ale one są z tej gumy, więc to tak bardzo nie przeszkadza, bo one się trzymają bardzo dobrze stopy. Więc mogą być też na rozmiar 38, spokojnie. Ja mam takie 37,5 powiedzmy. Także... Ta-da! Moi drodzy, i teraz przechodzimy do Janowa. No jak widzieliście, głównie byłam w jednym sklepie, bo jeden był zupełnie zamknięty, drugim nie było ciekawego asortymentu po prostu. Więc stamtąd są trzy rzeczy. Naprawdę super rzeczy tam były niektóre. Dużo było też takich rzeczy, o, już sobie zahaczyłam coś o różę, oby tylko się nie podarła ta bluzka, bo jest z jedwabiu. Nie, na szczęście zahaczyłam chyba tą podszewką. Tak, na szczęście. Słuchajcie, muszę tu uważać, bo ta róża mi wchodzi już na taras. Włoska bluzka z wiskozy z jedwabiem. No i to jest ta taka bluzeczka ze spodem wiskozowym i ona na wierzchu ma jedwab. Jest w idealnym stanie, w pudrowym różu i to jest taka bardziej L-ka. Czy ona będzie na XL-kę, słuchajcie? Może będzie. W każdym razie będzie na pewno bardzo rozciągliwa, bo to jest bardzo elastyczne. No jedynym jakby... ograniczeniem jest ten jedwab, który jest na wierzchu, bo on już nie będzie się rozciągał. Piękny, pudrowy kolor. Bluzka jest z szerokimi ramionczkami, więc super, bo i biustonosz normalny można pod spód włożyć i w ogóle nie ma problemu. I też takie szersze rękawki też tutaj bardziej pachy przysłaniają, więc też super. Piękna, piękna bluzka z jedwabiu. Bardzo Wam ją polecam. Bardzo jestem zadowolona z jej zakupu. Super jest po prostu. Ona tam będzie miała pewnie 30% jedwabiu, 70% wiskozy. I teraz zobaczcie perłę vintage. Kiedyś miałam taki komplet różowy ze spódnicą, któraś z pań go kupiła, był świetny. A tu jest taka cudowna vintage bluza. Ja kocham takie rzeczy. To jest coś na pograniczu artyzmu i kiczu trochę, ale naprawdę przecudowne ma kolory, zobaczcie. I te materiały, to jest wiskoza. To jest taka rzecz z takim ściągaczem na dole, oversize'owa bluza, taka duża, duża, fajna. Bardzo ładny ma ten materiał. Przepiękna jest. Po prostu jest
uważam, że jest zjawiskowa. Można wypróć poduszki i mieć po prostu taką bluzę luźną, zwisającą, bo te poduszki oczywiście będą nam tu robiły takie ramiona kwadratowe, ale spokojnie można to wyjąć i po prostu mieć takiego nietoperza lejącego do spodni fajnych, albo nawet i do spódnicy takiej też lejącej w dół. Uważam, że to będzie super. Zobaczcie, jak w tym wygląda. Jestem ciekawa waszych palazzo marka. Jakaś pewnie włoska robota. No jest to ciekawe, prawda? Bardzo, bardzo ładny kolor. Przepiękny stary róż z tym złotym. Śliczne to jest. Ostatnia rzecz takich moich skarbów upolowanych to jest vintage kombinezon. Nie wiem, co to jest za marka, słuchajcie. Ale jest na pewno to rzecz vintage. I w materiale, i w kroju, i to jest na pewno na 100% wiskoza. To jest kombinezon z krótkimi spodenkami, jest piękny. Szukam metki, jest, słuchajcie, znalazłam. Jest też guzik zapasowy, jakby co. No i oczywiście, że jest to 100% wiskoza, jest na metce. Piękne kolory ma, zobaczcie, jest taki typowy, z wysokim stanem kombinezon. Wydaje mi się, że to będzie na rozmiar około L-ki. Tak, 40. Piękne kolory, no zobaczcie, jakie ma śliczny i ma paseczek, który jest z materiału na wierzchu. Uwielbiam takie paski i one dodają mnóstwo do kreacji, moim zdaniem. Taki pasek z metalową sprzączką i obwijany tym samym materiałem co ciuch. Może to być jako taki oversize kombinezon, ale po prostu może to być też jak to taki dopasowany kombinezon na taką L-kę, XL-kę. Piękna rzecz, naprawdę, no zobaczcie, jakie to jest cudowne ma kolory. Zrobiłam dla was taką stylówkę poglądową, żebyście zobaczyli, jak fajnie to można właśnie zestawić. Mam nadzieję, że się wam podoba. Uważam, że jest przeuroczy po prostu ten kombinezon. Bardzo fajna rzecz. Na lato kombinezony są bardzo wygodne, bo możecie mieć coś krótkiego, przewiewnego. I wiecie co, to z tą toaletą to jest trochę mit. No już dzisiaj nie mamy takich toalet ruskich tak zwanych, że wszystko wokół jest brudne, usyfione i to gdzieś nam się będzie walać i nie wiadomo, co się będzie z tym działo. Jednak raczej w dzisiejszych czasach te wszystkie miejsca są w miarę oczywiście czyste i można sobie to przytrzymać po prostu. Myślę, że to nie jest jakieś takie wielkie halo korzystanie z toalety w kombinezonie. Ja nie mam z tym problemu, a noszę kombinezony i naprawdę one się super sprawdzają, nie podwiewa tego, nie będzie nam widać tego i owego. Także moim zdaniem bardzo fajna rzecz. Jeszcze chcę wam pokazać, bo wystawiłam na Vinted tą spódnicę. Moja mama ją miała nosić, ale jednak ten wzór, moja mama jest drobna i niska i ten wzór duży ją trochę przytłacza i stwierdziła, że jednak mimo wszystko rezygnuje z tej spódnicy, w związku z tym jeśli wam się podoba spódnica marki Yas, ona jest bardzo cienka, a niestety jest ze sztucznego włókna, ale jest bardzo, bardzo piękna, romantyczna i cieniutka, także to, że jest sztuczna, no to niestety to jest jej wada. Natomiast pokazuję wam po prostu, że jest na Vinted, bo uważam, że jest na tyle piękna, materiał i cieniutka, że na lato może się dla kogoś sprawdzić. Jeśli byście chcieli, to możecie zajrzeć na Vinted i link będzie oczywiście podany pod filmikiem. Mam nadzieję, że się wam podobał ten haul. Niewielki haul, ale za to z relacją z nowych sklepów. Jeżeli ktoś z was był w tych sklepach, to koniecznie dajcie znać. Pozdrawiam was teraz bardzo serdecznie i zapraszam was na kolejny filmik, który będzie mega wielkim haulem lumpeksowym z wyprzedaży, a będzie też jakiś vlog niedługo oraz na pewno już tydzień, półtora będą stylówy i cały vlog, cały program o trendach na nowy sezon jesienno-zimowy, także zapraszam. Cześć kochani, pozdrawiam.